Przemek, nie rób tego, nie! Nie! Zrobił to! Jakim cudem się tutaj znaleźliśmy? Pośrodze jestem Disney Zoski, a to jest Grandpa! Czyli zaliczyliśmy babcię, to nadszedł czas na dziadka i gorszego doborusów chyba już nie było! Pewnie się nie domyślacie, dlatego was oświecę! W tej grze musimy uciec z domu naszego dziadki, szukając różnych elementów, które pozwolą nam otworzyć te drzwi! Dlatego jeżeli chcecie, żeby mi się udało i żebym wytrzymał psychicznie do samego końca tego filmu, to możecie strzelić kimś Zoską łapeczkę w górę i dobić do 10 tysięcy jak pod każdym horrorkiem. I mam dla was jeszcze informacje, może nie tak straszną jak ta gra, ale ruszyły zapisy na wakacje z youtuberami, będę na dwóch turnusach, wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Jesteśmy na miejscu, jakoś dziwnie wszystko znajomo wygląda, tak jakbym wszystko już gdzieś widział w innej grze. Ale to nie jest ważne, ważny jest gameplay, który mam nadzieję nadrobi wiele i okaże się, że nie zawsze warto patrzeć na opinie w sklepie. Okej, okay. Dzień dobry, dziadek. Chyba to jest ten dzień, kiedy nie powinienem przeszkadzać mu w drzemce popołudniowej. Proszę państwa, mamy nowy rekord. I gdyby na Steamie był achievement, to właśnie bym go dostał za najszybszą śmierć na moim filmie. Wiecie co, bardzo ciężko jest rozpoznać, gdzie on idzie. Jeszcze gorzej niż w Granny. Ale w Granny przynajmniej wiedziałem, czego się spodziewać, gdzie on jest. Aha, to jest... Przepraszam. To jest dźwięk spowodowany tym, że zobaczyliśmy coś strasznego, tak? Ja myślałem, że ona nas goni, dlatego mamy taki dźwięk. Ale zobaczmy, on ma tu jakiś klucz. I to jest prawdopodobnie policjant. O, dziadek chyba nas naprawdę nie lubi. Mam nadzieję, że ten klucz będziemy mieli cały czas przy sobie i że możemy ginąć, ile razy mi się już nie podoba. Pewnie ginę cały czas. Przez to, że tak niepotrzebnie hałasuje, ale nie wiem, czy on znowu mnie goni. Zamknął właśnie sobie drzwi przed nosem, więc... Chyba nie jest źle. Czy to ma być jakaś szafa, do której bym się schował? Co to ma być? To są jakieś brakujące tekstury? Tu mnie nie powinien zobaczyć. No, fizyka mu na to nie pozwala. A, o, tu jest jakaś szafa. Zobaczmy. Myślę, że ukrycie się w tej szafie raczej mi nie pomogło, biorąc pod uwagę, jaki wygenerowałem hałas. O! On nie przesunął tymi grabiami. Dobra, wychodzę, bo nie ma co czekać. Cały czas zastanawiam się, po co ja tutaj w ogóle przyszedłem? Jaki sens ma życie? Co mamy w tych szafkach? Czy on też te szafki usłyszy, jak ja będę otwierał? Mam nadzieję, że nie, no. No i ciężko mi cokolwiek zobaczyć. Ale nic tutaj nie było. Tutaj też nic. Pierwsze, co bym zrobił, to bym chyba z rozpędu wyskoczył przez okno. I dłużej byśmy się już nie musieli z nim bawić. I on tu stoi cały czas. Nie, nie stoi. Widziałeś go gdzieś? Jakiś małomówny się zrobił. On jest na dole? Jest. Aha. Dziadek? Coś się stało? Nie! Dziadek, to była podpucha. Chowaj się. Dostałem czy nie dostałem w końcu? Dostałem. Zrobi się ciekawie. Ja nawet nie wiem... A! Ła! Dostałem jeszcze na zewnątrz. Znaczy, zrespiłem się chyba i... Dostałem? Aha! Był jeden z tych momentów, w których będę żałował. Ten dom chyba nie jest taki duży, jak mogłoby się zdawać. No bo... Gdzie jest reszta w ogóle pomieszczeń? Skąd on przychodzi? A może tu się schowam? Może on pójdzie na górę? Dziadek przechodzi sobie jak gdyby nigdy nic. Przez drzwi. Nie dorwiesz mnie. Tutaj są jakieś drzwi, proszę bardzo. Tutaj gdzieś też jesteśmy. To też powinno mi pomóc. On chyba jest za tymi... No nie. Za tymi drzwiami, dlatego tak długo... Nie, problemy z ich otwarciem. Muszę tylko się ukryć tutaj, przeczekać, aż on sobie pójdzie dalej. Tam. Mogę tu się schować? Nie, nie mogę, niestety nie zmieszczę się tutaj. Nie wystawiaj tej ręki teraz, człowieku! To się nie mogło udać. Czy tam jest jakiś schowek dla mnie? Spróbujmy mimo wszystko. Tutaj jest jakaś szafa. Chyba jestem schowany. Znowu wystawia rękę. Po co on to robi? Po co to robisz?
Po co to robisz? Jeszcze jedną wystawi rękę. Dziadek? Gdzieś tam jest. O nie, o nie! Coś się dzieje! Ja się bardziej zaczynam bać tych błędów niż tego. Staruszka. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że dziadzia? No właśnie. No, co? Co on chyba ma słabszy wzrok? No nie! Tak na poważnie? Pomógł mi tam wejść. A, on jeszcze tam niżej ma przejście. Nie no, fantastyczna wiadomość. Czerwony klucz. Biorę ten. Nie wiem, czy ja te drzwi zamykam z jakiegoś konkretnego powodu, czy nie. Ale... ważne jest to... Co? Co to jest? Czemu myślisz, co to jest? Kto ci to zrobił? Znaczy mniej więcej wiem, o co chodzi chyba, bo widziałem coś podobnego na górze. Padł obraz. I prawdopodobnie jak to słyszał. Więc już skinę na inny sposób niż cały czas tego partyzanta. Gdyby nie to, że mamy milion prób na to, by to przejść, to już dawno bym zrezygnował. No nie wierzę. Nie wierzę w to. Jeszcze drzwi się zamknęły. Nie! Chcemy zobaczyć, co jest tam na dole. Dobra, teraz to potraktujemy na poważnie, tylko muszę znaleźć jeden z kluczyków, aby mniej więcej mieć możliwość... No, nie! Chciałem to podnieść. Nie mogę już podnieść klucza, którego użyłem? Żartujecie sobie ze mnie właśnie. Chyba mi się uda przejść niżej. Chyba, że on nagle postanowi tutaj wrócić. Aha! Co to mamy? Piłę! Zawsze to może nam się do czegoś przydać. Chyba. Jeszcze jedną szafkę muszę sprawdzić. Proszę, daj mi jeszcze jedną szafkę sprawdzić. No proszę. Proszę? Widzisz sobie stąd, Krzysztof? Czy mam ci pomóc? Tylko, że ja nie mam chyba... No właśnie, nie mam paliwa, nie mam zasilania. Tylko pytanie, gdzie ja jej będę mógł teraz użyć? Skoro coś się stało mi z głową. Jakby on przestał tymi rękoma cały czas ruszać, to myślę, że... jest duża szansa na to, żeby mi się udało to przejść. Coś tutaj mamy? Nie. To są fejkowe drzwi. Nigdy nie wiadomo, czy uda się je otworzyć, czy nie. Zielonego klucza chyba jeszcze nie użyliśmy, nie? Użyliśmy tylko czerwonego. I do wszystkich tych desek będziemy musieli prawdopodobnie użyć tej piły. Ale myślę, że wiem, gdzie możemy znaleźć paliwo. Tylko tam muszę najpierw dobyć, żeby się upewnić, ale chyba wiem. Czerwona beczka mówi, mam nadzieję, wystarczająco. Nic nie mówi. Bym się nie spodziewał. Przepraszam, wiem, ja zrobiłem to specjalnie. Chciałem to zgliczować, chciałem zobaczyć, czy przypadkiem dziadka gdzieś nie wypierniczy w kosmos. Mam nadzieję, że to działa mniej więcej podobnie jak w odpowiedniku z babulką. Tego podnieść nie możemy? Ale to krzesło też gdzieś widziałem. W pewnej grze z takim też miłym panem, który miał troszeczkę więcej szczęścia do nas. Stare dzieje. Nie wracajmy do nich. W każdym razie, dziadka w pobliżu nie ma. To jest bardzo ważne, a tu jest krew, więc ta krew trzeba uważać. Czy to będzie trzeba podgrzać? Czy to jest nawiązanie jakieś do Hello Neighbor? Chyba nie. Myślałem, że to będzie ona, ale to chyba nie był. Nikt, kto mógłby nam zrobić krzywdę. Podstawowa zasada w horrorkach mówi, żeby iść w lewo.
Ale upewnijmy się, czy to jest to samo przejście? To jest chyba to samo przejście, chyba że ta krew świadczy o tym, że zaraz tu zginę. No, czemu ja cały czas do tego podchodzę, jakby to było grani? Może jak tego nie usłyszał w ogóle? No nie wiem, czy ukrywanie się pod stołem może mi jakoś pomóc? Bałem się, że już nie wyjdę. Naprawdę miałem już to w oczach. Czułem, o. Może dziadka będziemy mogli w końcu uspać troszeczkę. I się co? Później to sprawdzimy. Na razie jednak wolę upewnić się, że przejdę to wszystko po kolei. Już myślałem, że on tutaj schodzi. Na szczęście nie. Co za oporne sterowanie. Mamy też linę? Nie, lina nie jest dla mnie. Ale ktoś już skorzystał z niej wcześniej. Możemy cię zdjąć stąd, chłopie? Chyba nie. Ale ta gra z tego, co widziałem w opiniach, faktycznie korzysta ze wszystkich asetów, z różnych horrorków, tych darmowych asetów i tych płatnych. W każdym razie gra była za parę dolków dostępna. Okej, okay, o nie, stąd to my przejdziemy sobie tędy. Czy to miało mi zrobić krzywdę, czy o co chodzi teraz? To ja wolę jednak tutaj spaść. Do widzenia, dziadek. Nie miałem wyboru, mogłem zginąć znowu z partyzanta, albo zrobić też Sparta. Wolałem to drugie, troszeczkę efektowniej to wyglądało. I zobaczmy, do czego może nam posłużyć siekiera. A właśnie. Ale raz znowu to samo. Chociaż? Może ten hałas mi teraz pomoże? Może on teraz tam pójdzie? Chociaż raz? Bo ja spróbuję teraz siekierką pootwierać te wszystkie drzwi tam. Może jak otworzyłem jakieś inne przejście, to on tam poszedł? Nie no, fantastycznie. Tylko jeszcze trzeba znaleźć klucz. A to są chyba główne drzwi. Tak, to będą główne drzwi, więc tymi będziemy mogli wkrótce wyjść. Ale widziałem jeszcze łom w pobliżu i myślę, że warto byłoby się z nim zaznajomić, tylko... O właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie. Chyba już wiem, o co chodzi z tym łomem. Dziadek? Nie zauważył mnie, nie zauważył mnie. Nic nie było, nie? Trzeba znaleźć teraz... O? Co my tu mamy? To wybuchowa beczka kolejna. Ja bym poszukał znowu tego łomu. Tamtędy już nie idę, bo to była pułapka. I gdybym się naszej zasady trzymał, to pewnie by to się dla mnie skończyło bardzo źle. Tutaj je. I myślę, że spróbujemy nim otworzyć windę. I może dzięki temu dowiemy się, gdzie trzeba użyć zielonego klucza. Bo skoro nigdzie w tym miejscu, to może gdzieś tam, dokąd doprowadzi nas winda. Więc jak już otworzymy windę, warto byłoby zająć się samym zielonym kluczem i go wziąć ze sobą, żeby się na przykład nie cofać parę razy. Oby tylko dziadek się nagle nie cofnął, bo ja planuję iść teraz w lewo. Jakby poszedł na górę, to byłoby fantastycznie. I chyba pójdzie, tylko nie może mnie zauważyć. Nie wiem dlaczego, ale dopiero teraz wszystko zaczęło się układać. Wcześniej jakoś cały czas mnie zabijał i jakoś... No nie wierzę w to. Wykrakałem! Otwieraj to! Ile razy jeszcze musiałem kliknąć, żeby to się otworzyło? Nara. Tylko jeszcze mi się ten zielony klucz przydał. Mam go tutaj. To sobie go wezmę, bo skoro na nigdzie tutaj nie musimy go używać, no to właśnie... Na sześć... Nie! Nie róbcie mi krzywdy. Chcesz ze mną wejść do windy? Nie, 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 nie dla ciebie, a może tutaj je zobaczmy? A nasz dziadek się okazuje był dentystą, tylko ciekawe czy on śpi. Mam nadzieję, że to się nie obudziło. No jeszcze wolę nie ginąć, tak? Wolę się upewnić, że jeszcze przede mną złoty klucz. To się źle dla mnie skończy. Ja już czuję, jak on próbuje mnie przytulić. A może nawet to byłoby szybsze?
Tylko ciekawe, gdzie jest dziadek. No, na pewno nie obok windy. No nie, nie, po co miałby tam być teraz? Byliśmy w klinice. Aha, jeszcze niżej jedziemy? Nie, jednak wyżej. Co jest jeszcze niżej? Bo tam... I jest jeszcze jedna klinika. Nasze wyjście jest tam. Ja po prostu poszedł, otworzył to. Dobra, walić go. Udało mi się wyjść, mimo tego, że mnie złapał. O, boy. To było ciężkie. Przetrwałem do końca. Pracujemy nad nowymi aktualizacjami. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie miałem złego podejścia do tej gry. To ta gra miała złe podejście do mnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pole do zobaczenia kolejnym razem i cześć. Ale przynajmniej się uśmialiśmy, prawda? Wy się uśmialiście z tego, jak ja się zmęczyłem.